dobry, dziś w poradni Edukacjo gościmy wyjątkową osobę i gościa. Jest nim Paweł Kieszek, goalkeeper portugalskiego klubu Rio Ave. Cześć Paweł. Witam, cześć Tobie. Paweł, sezon w portugalskiej jest w ekstraklasie, zakończyliście na 5. pozycji. Powiedz, jakie emocje Ci towarzyszą? Powiem tak, emocje były naprawdę fajne, bo też do końca nie wiedzieliśmy, czy ta 5. pozycja będzie, bo przed ostatnią kolejką nie wszystko zależało od nas. Musieliśmy swój mecz wygrać, udało się, ale jeszcze było zależne, czy Famalicão wygra swój mecz, czy nie. No, tam był mecz maluku, jak to się mówi po portugalsku, zbachowany, że 90 minutą byliśmy w tym pucharzu UEFA, w 90 minucie już nie byliśmy, ale na szczęście klub Famalicão stracił gola w 94 minucie. Jesteśmy w pucharze UEFA, więc się cieszymy, bo to naprawdę olbrzymi sukces. Dodam tylko, że pobiliśmy rekord punktowy, jeśli chodzi o klub z Vila do Conde, bo w 81-letniej historii klub nie zdobył jeszcze tyle punktów, ile zdobyliśmy w tym sezonie. Super, gratuluję. Ten sezon wyjątkowy z uwagi też na panującą pandemię, ale mimo wszystko co dobrego wyciągnąłeś z tego sezonu? Powiem tak, zacznę od pandemii. No, te dwa miesiące takie, że tak powiem, wyjęte z życia, bo człowiek musiał trenować indywidualnie, w domu. No nie było łatwo, nie było łatwo, bo człowiek nie dotykał piłki, poza tym nie było łatwo, bo wiadomo, to jest olbrzymi stres dla wszystkich, nowa sytuacja, jakiej nie znamy. A wiadomo, jak czegoś nie znamy, to się boimy, stresujemy i to nie jest fajne. Na szczęście to troszeczkę przeszło. Co pandemia dała? Na pewno dała mi jako człowiekowi indywidualnie. Troszeczkę się wziąłem, spiąłem, zacząłem się więcej rozciągać w domu, więcej dbać o siebie, lepiej się odżywiać. Miałem czas na to wszystko, żeby sobie to spokojnie poukładać, przygotować. Więc też fizycznie wyglądam lepiej, mimo tego, że dwa miesiące nie trenowałem na boisku. I co nam ten ogólnie sezon dał? No, można przemyśleć dużo, tak? Co powinniśmy, czego nie powinniśmy, co jest wartościowe jednak, co nie. O czym mówię? No, wiadomo, zakupy i takie rzeczy. Bez wielu rzeczy można żyć, a ta pandemia nam pokazała, co jest naprawdę ważne. Okej, okay, czy takie spojrzenie na siebie w tym czasie i chęć popracowania nad swoją kondycją też, ale również mentalnym sposobem myślenia, to przyprowadziło Cię do naszej placówki tutaj? Bo przyszedłeś skorzystać z terapii floatingowej, czyli deprywacji sensorycznej. Co Cię do tego zachęciło? Powiem tak, dla każdego sportowca powinna być ważna odnowa biologiczna. Ja w tym momencie jestem na wakacjach, tak, ale co potrzebuję? Potrzebuję przede wszystkim odpocząć, potrzebuję się zrelaksować, potrzebuję dać mięśniom odpoczynek. I taka kapsuła wchodzi się, relaksuje, fantastyczna sprawa, bo dla mięśni to jest odpoczynek, dla głowy to jest odpoczynek. Możemy zobaczyć i naocznie, tak? Że mamy kapsułę w formie takiego jajka 30 cm głębokości wody. Zasolenie wynosi powyżej 50%, mamy tam leczniczy roztwór soli Epson. Ale jakie po wejściu do tej kapsuły towarzyszy Ci uczucia? Powiem tak, tu dużo informacji, ja tego wszystkiego nie wiem. Ja tylko wchodzę, kładę się na wodzie, relaksuję, unoszę się, człowiek odpływa. No, to jest fajna sprawa, bo mówię, nie wiem ile tam tej soli jest, ja tylko wiem, że to działa, bo się wchodzi, się leży, relaksuje, nie trzeba się zbinać, człowiek jest rozluźniony i to jest naprawdę fajna rzecz. Okej. Słuchaj, w takim razie jak twoje ciało i umysł po takiej sesji czuje się, tak? Jak ty się masz wewnętrznie? Skończyłem kilkanaście minut temu i czuję się bardzo fajnie. Czuję się rozluźniony, pełen energii, nie czuję jakiegoś spięcia na mięśniach, więc taki był cel i to mam. Więc. Czy śmiało możesz polecić floating jako trochę inną formę regeneracji organizmu? Powiem tak, nie chcę powiedzieć, że floating
da nam wszystko, czego my potrzebujemy jako sportowcy, ale floating na pewno może nam pomóc, bo jest wiele, wiele form regeneracji. Nie mogę powiedzieć, że to jest tylko to i róbcie tylko to, ale to jest na pewno duża pomoc i leci, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Mówię, ja jestem rozluźniony, mięśnie są rozluźnione, zrelaksowany. To na pewno jest duża pomoc w odpoczynku. Okej. Zgodnie z opinią wielu klientów, którzy skorzystali z floatingu, taką ogólną opinię wydawaną przez nich jest, że floating to jest takie uczucie istnienie ziemskie. Czy potwierdzisz? Powiem tak, nie byłem na Księżycu, ale człowiek się inaczej czuje niż w codzienności, tak? No, fajnie jest się położyć, rozluźnić, nie czuć żadnego napięcia gdziekolwiek. Nie wiem, jeżeli to jest uczucie nieziemskie, to tak, zgadzam się. Okej. Paweł, dziękujemy bardzo, że nas odwiedziłeś w dniu dzisiejszym. Oczywiście zapraszamy na kolejne sesje floatingowe, jak tylko będziesz w Polsce. I oczywiście zapraszamy pozostałe osoby, nie tylko sportowców, bo jeżeli chodzi o floating, zastosowanie jest bardzo szerokie. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.floatinglegionowo.pl. Jeszcze raz dziękuję, życzymy dalszych sukcesów sportowych i do zobaczenia na pewno. Dziękuję.